Skryba! Skryba! Tak, panie, jestem! Nowa sztuczka. Chciałem się dowiedzieć, co tam się pod bramą dzieje. Gdzie? Pod bramą, co się dzieje? Jakieś burdy, hałasy, ktoś w bramę kopie. To przy bramie, panie. Tam są jakieś burdy, hałasy. Ktoś w bramę kopie. Ale spokojnie, jest tam święty Piotr, na pewno sobie poradzi. Spokojnie, ja go znam, zaraz pójdę wam to załatwię, także czekajcie tutaj, e? Gruby, bo zaraz wyskoczysz na koniec kolejki. No, ja ci dam, że w ciąży. Czekajcie, ja idę z nim porozmawiać. O, idzie święty Piotr i bardzo dobrze, że idzie, się dowiemy w końcu. Bo... Szała. Co tam się dzieje? Panie, przybyli Polacy. Znowu? Tak, w zasadzie można by ich nazwać już Australijczycy. Dlaczego? Bo wracają jak bumerang. Czego chcą? Tego, co zawsze. Są niezadowoleni ze swojej historii, mają do was żal. Ciekawe, co ja mam z tym wspólnego. Ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość, żądają zmian. Jak to ktoś im doniósł o księdze? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Zawsze ktoś musi podpierdzielić, no zawsze ktoś podpierdzieli, no. Taki naród, no. Idź, powiedz, że oddzwonimy. O, dobra, to ja pójdę tu do domofonu, żeby nie łazić. Słuchajcie, Polacy, jest taka sprawa, że szefu mówi, że mamy wasze komóreczki, także jesteśmy i tak się dzwonimy, nie? W razie wu walcie na błękitną linię. Ej, gruby, ja ci coś powiedziałem chyba, nie? Co myślisz, że przez grzymsik nie widzę? Aha, czekaj. Panie, jest problem. Polacy rozpoczęli strajk, powiedzieli, że jak nie spełnimy ich żądań, to nam ten cały grajdołek rozwalą. Przecież oni nie użyli słowa rozwalą. Ale też zaczyna się na roz. I dobra, ja tu rewolucji nie potrzebuję, w takim razie obiecajcie im coś takiego ekstra. O, może wizy do Stanów? Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś. Słuchajcie, Polacy, jest tego, jest mała zmiana. Dla ciebie gruby żadna. Szefu trochę mięknie, także możemy wam coś obiecać, ale zanim to nastąpi, muszą się wcześniej znaleźć moje klucze od bramy. I te miedziane zdobienia też. Gruby wyskakuj z reklamówek, już. No co się dziwisz, że wiem? Wiem. Dzięki, Judasz. Dobra, teraz na początek możemy wam obiecać tak, no, 3 miliony mieszkań do wybudowania. Autostradę do Bytomia. Z piekar. Znaczy to na razie taki pas awaryjny będzie. Ale zawsze coś. I na koniec coś ekstra nowego Windowsa 9.5 na dyskietce. Uspokoili się? A, dorzuciłem jeszcze dwie zimówki do Żuka. To... W takim razie, Skrybo, przybliżcie mi pokrótce historię tych. Jak oni tam? Polacy. Historię Polacy, proszę. 966. Chrzest Polski. I bardzo ładnie się zaczęło, czego chcą. Na ślub mieszka z Dobrawą, Pamela, to ona nie była. Zresztą sam wiesz. Ja tam mówiłem, żeby jej na swoje podobieństwo nie robić. Dalej. Dobrze, że ją dratewka siarą załatwił. To... Dalej. 1410 wygrana bitwa z krzyżakami pod Grunwaldem. O, i bardzo mi się to podoba. Jak podoba, panie, przecież ci krzyżacy to nasi byli. To myśmy Bęcki dostali. Zresztą mówiłem, żeby ich czarnymi krzyżykami nie zaznaczać. Dlaczego? No bo wtedy łatwiej trafić. A poza tym jak klikniesz, to się wyłączy.
Dalej. 1772. Pierwszy rozbiór Polski. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. A można? Proszę bardzo. Widzisz? Panie, ale zaraz potem był rok 1939. Ojajajajaj. Ja wtedy trochę chorowałem. Wiem, Józefa było. Dalej. 1989. Polacy ostatecznie odzyskują niepodległość. I od tej pory to już chyba same sukcesy. To jest. No nie do końca. Co? No nie do końca. Można by rzec, że dopiero magiczne lata 2005-2007 były normalne. No jak to normalne? Co no tak, no popatrz sobie. No popatrz sobie. Rozpoczęto walkę z korupcją. Wprowadzono program solidarnego państwa. Wykryto układ. Chyba okresowy. Chłopaki, nie kłóćcie się. Ważne jest to, że są niezadowoleni. Tak. Dlatego ja proponuję na początek tych Polaków gdzieś przenieść. Najlepiej do Stanów Zjednoczonych. To najbogatszy kraj, będą zadowoleni, problemy się skończą. No i bardzo dobrze. Stany Zjednoczone przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. 966. Ślub Mieszka i Pocahontas. W 1410. wygrana bitwa z Cheyennami pod Greenwald, niedaleko Boston, Massachusetts. W 1772. Kanada, Meksyk i maleńka wysepka pykcio dokonują pierwszego rozbioru Polski. 2005. do władzy dochodzą dwaj bracia, Jehu and Jarek. Co? Tak jak oni doszli do władzy, to zaraz wszystko upadnie. Po dwóch latach wszystko padło. Co jest z tymi Polacy nie tak, święty proszę, co jest z nimi nie tak? Nie wiem, panie, może z nimi coś cywilizacyjnie jest nie tak. Czyli co? Może trzeba dać im więcej czasu na rozwój. O, ja proponuję przenieść ich do starożytnego Egiptu. Jak są tacy cwani, zobaczymy, czy sobie tam poradzą. Tam sobie jeszcze nikt nie poradzi. Dobrze, sprytne, starożytny Egipt przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. W czasie budowy piramidy doszło do strajku. Na czele zmontowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Polacy żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. Jak leżysz? Powtórz! No, ludzie, to przecież tak nie wolno mówić, no. No, powiedz to Polakom, na pewno cię posłuchają. Mam dość iść powiedzieć, żeby szli do diabła. Co? Przecież oni sam to odwracają. Powiedz, żeby szli jeszcze raz. No dobra, pójdę pod bramę i powiem, ale nie wiem, jak to robię, naprawdę. Uważaj na siebie, Piterusiuniu! Jakby coś klucz pod słomianką.